skończyła czas. Jedna minuta, bardzo proszę. Bardzo dobrze. Pani ma sprawiedliwy stoper. Pani marszałek, szanowni państwo, rozmawiamy dzisiaj o reformie sądownictwa i kiedy obywatel idzie do sądu, czego oczekuje? Sprawiedliwości. A kogo spotyka? Kogo spotyka? Sędziego, który wychodzi z siedziby Platformy Obywatelskiej, sędziego, który występuje na wiecach KOD-u i o zgrozo, to jest prawdą, sędziego, który orzekał na przykład w PRL-u i skazywał polskich patriotów. I można zadać pytanie, czy wy chcecie sprawiedliwych sądów? Nie, wy chcecie polityki. Wyprowadziliście ludzi na ulicę, staliście się opozycją konfidencką, pobiliście wszelkie rekordy donoszenia na Polskę. I teraz, kiedy trzeba pracować merytorycznie na Komisji Sprawiedliwości, na 8 posłów waszej partii, 2 głosuje za waszą poprawką. Czy wam chodzi o sprawiedliwe sądy? Nie, wam chodzi, powtarzam, o politykę, bo nie potraficie w sposób normalny wygrać wyborów, dlatego wykorzystujecie zagranicę do tego. I wasza gra jest dzisiaj wyjątkowo niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że w sposób drastyczny na Ukrainie są łamane prawa człowieka. Prawa człowieka. A wy swoją kłamliwą narracją, że w Polsce są łamane prawa człowieka, obniżacie pozycję Polski w Europie i na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan marszałek, ostatnie zdanie. Oczywiście, że trzeba się dogadywać, trzeba reformę sprawiedliwości w Polsce wreszcie zrobić, ale nie kosztem polskiej suwerenności, nie kosztem tego, że panie pośle, pół minuty przekroczony czas. Polską i nie kosztem sprawiedliwości w sądach. Dziękuję bardzo i bardzo proszę.